praktykanci, lekarze, którzy już po studiach i po preludiach praktykanci. To też jest ważne, ponieważ jak sobie wyobrażamy, że ktoś robi staż, robi praktykę, to sobie myśli, dobrze, te 2-3 miesiące, nie wiem, wakacje, za małe pieniądze popracuję, zdobędzie doświadczenie. Nie, to jest długi okres kształcenia. Są osoby, które są w takim wieku, że też chcą założyć rodzinę, ponieważ mają często około 30 lat, 20 parę lat. No właśnie, powiedz może w jakim wieku, bo też niewiele osób wie, że studia medyczne, które są być może oprócz prawniczych najtrudniejszymi studiami, tak, pan Dariusz Wasilewski? Ja chciałem powiedzieć, że 6 lat trwają, czyli tyle co teologia, więc świecki jedyny kierunek, prawda? Prawnicy studiują tylko 5 lat. Czyli, no tak, to prawda, czyli nawet są dłuższe niż studia prawnicze. Czyli zakładając, że ktoś rozpoczyna studia planowo, czyli w wieku 19 lat, studiuje 6 lat, czyli ma 25 lat, potem jeszcze jest 13 miesięcy stażu, no czyli około roku powiedzmy, no to ma 26 lat i następnie jest 5-6 lat rezydentury. 5-6 lat rezydentury, czyli po zdaniu egzaminu lekarskiego, czyli będzie miał około 31-32 lat w momencie, kiedy zostanie wreszcie lekarzem specjalistą, no czyli będzie już można powiedzieć w dojrzałym wieku, będzie dojrzałym człowiekiem. Tutaj mamy do czynienia też z pewnym kryzysem, jak się wydaje, globalnym modelu kształcenia medycznego, ponieważ problem rezydentów nie jest problemem jedynie Polski. Jak popatrzymy się na przykład na gazety brytyjskie, zobaczymy, że rezydenci z bardzo podobnymi hasłami demonstrują na ulicach Londynu. Tam również jest problem przepracowania. Rezydenci zgłaszają to, że są wykorzystywani jako siła robocza, a na stronie... Bardzo podobnie jak w Polsce. Hasła są wręcz, powiedziałabym, bliźniacze. Na stronie amerykańskiego Towarzystwa Medycznego z kolei możemy znaleźć porady dla rezydentów, co zrobić, żeby rezydentura nie zakończyła się bankructwem osobistym. Tam jeszcze dodatkowo wchodzi w grę to, że studia medyczne są płatne, więc o ile ktoś nie pochodzi z bardzo, prawda, finansowo zamożnej rodziny, to oznacza, że musi spłacać olbrzymie długi właśnie po zakończeniu rezydentury. Także jest to jakiś globalny problem związany z modelem kształcenia medycznego, który jest po prostu nieprawdopodobnie długi i niezwykle wymagający. A od kiedy rezydentura w ogóle w Polsce istnieje? Ja muszę powiedzieć, że właśnie ten system wstąpił, system chyba jeszcze bardziej skomplikowany, wtedy było szkolenie lekarzy pierwszego stopnia, drugiego, więc lata 90., chyba 93., 5. rok, wtedy lekarze rodzinni właśnie mieli możliwość w takim systemie właśnie rezydentualnym zacząć właśnie tą specjalizację, która była jakby specjalnie dofinansowana. I w Polsce samą pensję reguluje rozporządzenie ministra zdrowia. Tu jako ciekawostkę powiem, że ta stawka, która obecnie tu się wydaje jednym bardzo duża i wręcz symboliczna, trwa od 2009 roku. Ta stawka nie była zmieniana. No tak, wiem, stopu to fajnie, mają akademię medyczną. Młodzi rezydenci, czyli trzeci rok mają mniej więcej na rękę, bo zostawmy te daniny państwowe, publiczne, do państwa wraca ta od tej kwoty brutto, prawda, tak. ZUS i podatek, więc 2200 zł to jest to, co lekarz młody dostaje na rękę, a potem ten, który już jest na końcu swojej tej specjalizacji, dostaje 2700 zł, więc ten system wydawał się systemem wiele sprawniejszym czy nowocześniejszym. Polska ciemna, zawodna i wierzy w cud, że wierzy w każdy cud. I Polska ciemna, zawodna i wierzy w cud, że wierzy w każdy cud. To jeszcze tylko kończy, to szpital dostaje mniejszą ilość środków, tak, że na przykład po tych 3 latach lekarz na przykład ma taką stawkę mniejszą o 20%.
Więc też wszystkim zależałoby, żeby jak najwięcej tychże lekarzy się specjalizowało i chodziło bezpośrednio na rynek pracy. Wyjaśnijmy ważną rzecz, że pensję lekarza, pensji lekarza rezydenta nie płaci szpital, tylko płaci państwo, płaci ministerstwo zdrowia. Też nie, panie redaktorze, nie jest do końca, bo pensję płaci właśnie szpital, dyrektor, a dostaje, prawda, refundację z budżetu państwa od ministra zdrowia, często po pół roku i też tą pensję zasadniczą. Natomiast wszystkie jakby, nie wiem, medycynę pracy, dodatkowe jakieś tam, nie wiem, funkcjonalności tego młodego lekarza płaci jak najbardziej dyrektor, to jest jego pracownik. On ma tylko umowę specjalną z ministrem, że w danym, jak ja już to mówię, rycie, prawda, ma być przeszkolony, ma być wyedukowany i normalnie pracuje jako pracownik. Czy może on jeszcze jest przymuszany dodatkowo do wyrabiania dyżurów lekarskich? A czy może w takim razie powiedzieć, czy będzie uprawnione stwierdzenie, że rezydenturę sponsoruje państwo? Czy możemy tak powiedzieć? Ja bym poszła nawet o krok dalej, ponieważ teoretycznie rezydenturę rzeczywiście opłaca budżet państwa i tak kiedyś było, ale w pewnym momencie sprytnie wymyślono, żeby budżetu nie oszczuplać, że na opłacenie rezydentur, staży dla pielęgniarek i tak dalej idą środki z Funduszu Pracy, czyli te składki, które są potrącane z naszej pensji, żeby w razie bezrobocia dostać zasiłek, żeby przygotować też do zawodu osoby bezrobotne, przekwalifikować. Oto co roku jest właściwie spór w Radzie Dialogu Społecznego, kiedy i pracodawcy, i związkowcy mówią, że to nie są na ten cel pieniądze. Każdy tutaj bardzo dobrze widać i jakby szwy, które stoją za tą dzisiejszą dyskusją, prawda? Bo z jednej strony mamy głosy rezydentów, którzy wskazują na swoje niskie zarobki i na to, jak nisko wyceniana jest ich praca, prawda? A z drugiej strony mamy głosy, no jak to, przecież jeszcze się kształcicie i pokrywa to budżet państwa z naszych podatków. I paradoksem jest to, że obie strony w tym sporze w jakimś sensie mają rację, prawda? Tylko, że nie jest to spór, który można rozstrzygnąć poprzez jakąś inteligentną dyskusję, tylko znalezienie innego typu rozwiązań. No ale są poza rezydenturą są jeszcze dwa sposoby nierezydencjonalne czy pozarezydencjonalne robienia specjalizacji, czyli wolontariat albo po prostu etat w szpitalu. Czym one się różnią i dlaczego w takim razie rezydenci nie korzystają z tych innych sposobów? Nie, czy mniej chętnie korzystają? Część korzysta. Na rezydenturach jest mniej więcej, z tego co pamiętam, 16-17 tysięcy osób, kolejne 6-7 tysięcy robi bez rezydentury. I to wcale nie jest takie, często się mówi, bo jest niedoskonała, można poprawić, ale nie mniejszą w danym roku cudownie, bo ona myśli, że przez cud. Polega to na tym, że tak naprawdę jest część cud, specjalizacji, zmyślił cuda, nawet to już mają niewolniczkę, która wierzy w cuda. Ale nikt diabeł ma niewolniczkę. Jest na przykład, którzy ponieważ o ile, jeżeli będzie pan świetnym kardiologiem, tak, w przyszłości będzie pan mógł pracować litery, za lepszą stawkę, będzie pan mógł małej mieć swój własny gabinet. O tyle, jeżeli będzie pan na przykład neonatologiem albo patomorfologiem, to te możliwości zarobkowania w przyszłości będą marne. I chociaż jest wiele specjalizacji, których bardzo potrzebujemy lekarzy. Na przykład patomorfologów, o ile wiem, jest zdecydowanie za mało. Jest zdecydowanie za mało. Geriatrów jest zdecydowanie za mało. Ale to są takie specjalizacje, gdzie w przyszłości się nie zarobi. I co z tego, że student przez te 5-6 lat będzie miał rzeczywiście od państwa te całe 2200 zł, jeżeli przez kolejne 40 lat będzie zarabiał 2-3 razy mniej niż jego koledzy. To dlatego kwestii rezydentur też nie rozwiążemy samym dodatkiem. Tutaj minister Konstanty Radziwiłł chciał dla części specjalizacji, na początku mówił o 6-8, teraz o 20, dać dodatek 1200 zł, ale to też nie rozwiąże do końca tego problemu. Więc część osób wybiera na przykład te, chce się specjalizować w tych dziedzinach, w których my jako państwo, jako obywatele przy tych naszych ograniczonych funduszach nie wskazujemy ich jako priorytetowych. Dużo osób chce być chirurgiem plastycznym, dużo osób chce być kardiochirurgiem. Ale trudno mieć do lekarzy, do młodych lekarzy pretensje, że wybierają te specjalizacje, w których będą mogli zarobić. Ja nie mam do nich pretensji, tylko chodzi o to, że część miejsc jest pretensja, bo cała pediatria jest też na przykład. Dobrym lęku. Wolontariacie nie wziąć tych pieniędzy, ale zrobić tą specjalizację z tego, z czego chcą. Z drugiej strony specjalizacja w wolontariacie
wymaga tego, żeby mieć z czego przez te 6 lat żyć. Czyli to jest, jak rozumiem, wersja na zamożenie. Utrzymanie są przez rodziny, to jest inwestycja w przyszłość i tutaj też bardzo dobrze widać. Chcą być wolnymi ludźmi, proszę Państwa, i to widać jak słabość znowuż tych systemów bardzo mocno regulacyjnych, tam gdzie Państwo wchodzi, proszę zobaczyć, co już mamy pewne problemy, także nie się ręcznie wygląda sterować. No tutaj system jest jeszcze bardziej skomplikowany, czemu panu leniwa, ale jednak bardzo chciwa, ta sytuacja wielka i ta sytuacja diabeł was. Jakieś obraźliwe. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie ten aspekt centralnego regulowania liczby miejsc na specjalizacjach jest najbardziej niezrozumiały. To mam poczucie jako laik oczywiście w tej dziedzinie, że to regulować, no, wiem, że tu nie ma rynku, no, ale powiedzmy rynek w cudzysłowie, czyli na przykład zapotrzebowanie poszczególnych szpitali, jakoś tak powinno być rozwiązane. Tylko to niestety nie za bardzo tak działa, bo spójrzmy się na kraj, w którym służba zdrowia jest chyba najbardziej rynkowa w krajach wysoko rozwiniętych, czyli na Stany Zjednoczone. I tam znowu popatrzymy, że niektóre specjalizacje są tak deficytowe, że do łask wraca nie tylko, że zawód felczera, bo na przykład nie ma chętnych w ogóle do uprawiania medycyny rodzinnej. To się już kompletnie nie opłaca. I w związku z tym... To w Anglii to się tak się stało teraz. Teraz też przybyło, ale w Stanach Zjednoczonych już oprócz felczera mamy na przykład zawód asystenta lekarza rodzinnego oraz asystenta felczera. Do naszej rozmowy o systemie ochrony zdrowia i proteście lekarzy rezydentów wrócimy już za kilka minut, bo teraz zbliża się 22:30. Proszę nam zostać. Ogłoszenie społeczne. Dziecko musi być świadome swoich myśli, czynów, postępowania. Nie ma tak, że coś można nadrobić. Ciągle coś... Oni ciągle fabrykę widzą w tym, że gdzieś coś nadrobić.